mamy odwilż. Na szlakach w Tatrach panują trudne warunki, w dolinach mamy oblodzenie i żeby zwiększyć komfort poruszania i swoje bezpieczeństwo, dobrze by było ubrać na nogi raczki, które są bardzo proste w obsłudze, jak zaraz pokażę, a żeby jeszcze ustabilizować swoją pozycję, dobrze mieć kijki. Raczki to są takie gumowe nakładki na buty. Zasadniczo górna część jest gumowa, natomiast pod spodem mamy metalowy łańcuszek z takimi kolcami, który możemy nałożyć praktycznie na każdy rodzaj buta. Sposób zakładania jest dosyć prosty. Znowu z przodu mamy napis front, mamy taki metalowy drucik, nie ma też oznaczenia, czy to jest rak prawy, lewy, wszystko jedno, na którą nogę założymy, na obie pasuje. Raczki to sprzęt, w którym doskonale sobie poradzimy na terenie płaskim lub o niewielkim nachyleniu. Natomiast nie nadają się kompletnie na wycieczki wysokogórskie, gdzie teren jest stromy. I tam już rzeczywiście potrzebujemy tych zębów dużo większych. Takie zęby mają już zwykłe raki. Natomiast tak jak powiedziałem, raczki zwiększą nasz komfort poruszania się na terenach płaskich.